Dobra, ja jeszcze mam takie prywatne pytanie do ciebie, znaczy o twoje prywatne życie. Muszę do rodziców tam wracać, bo muszę ich odwieźć do domu. Tak, widziałam tatę. Tak, tata fajny. Tata to u mnie, mnie ci zawsze zagada. Tak, natomiast chciałam się ciebie zapytać, jak ci układają twoje relacje, które są bardzo cukierkowe i różowe z Maksem. Płacujące do pomponika. Płacujące, tak. Wiem. Właśnie bo mam nadzieję, że to się nigdy nie, to się nigdy nie skończy. I chciałabym, żeby to było już do końca życia, no. Więc już wiem, tutaj wieje takim jakimś tym, ale wiem, że też jestem realistką. Tak, no tak. Tak, myślisz o takich rzeczach, tak. Biały welon? No nie wiem, jeszcze tu nie zaplan... Nie, to już plan tutaj takiego jeszcze nie ma, ale rzeczywiście... Od niego wychodzi taka inicjatywa, że on o tym mówi, co daje mi też jakieś tam poczucie bezpieczeństwa poniekąd z tyłu głowy, co też daje mi możliwość kochania w końcu, jakby zaufania, kochania kogoś i jest to cudne uczucie. Bo tam mimo, że tego... jest między wami bariera językowa. No właśnie, ja, tak właśnie, nigdy w życiu nie myślałam, że mogę z kimś dobrze się dogadywać, kto jest nie jakby polskojęzyczny. Naprawdę nie miałam tego świadomości, że można jakby emocjonalnie do kogoś pasować, jakbyśmy się już wieki znali, jakbyśmy się znali wcześniej. Mhm. I dziwne to jest, rzeczywiście, każdy ma swój język własny, w nim myśli, tym językiem myśli i tym językiem śni. Więc rzeczywiście wyrażamy i ocenia. Naprawdę jestem w szoku, więc jakby widzę, że to jest jakaś większa siła chyba na tym działa, bo jednak ta bariera języczna to zawsze wiadomo jest. To życzę ci dużo miłości, dużo szczęścia, dużo uśmiechu. Dziękuję. I wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.